No siemandero mordeczki moje kochane, z tej strony Borsuk i witam was w kolejnym filmie. Tak jak widzicie po tytule, kochani, zdecydowałem się po bardzo długim zastanawianiu się, że raz na jakiś czas po prostu dla zmiany będę robił content z mobilnej gry Rise of Kingdom. Jest to mobilna gra, gdzie jest to taka wojenna, można powiedzieć, wojenna, strategiczna gra. No jest bardzo fajna, bardzo się wkręciłem. Także kochani, lecimy z koksem. W tej chwili jesteśmy w trzecim tutaj takim KVK, jest to taki bardzo duże wydarzenie, wszystkie królestwa, wybierane są ileś tam królestw i po prostu są walki między tymi królestwami. Ja za 20 minut mam walkę, właśnie wysłałem swojego dowódcę Aleksandra Wielkiego tam do walki, bo tylko jeden może przejść przez taką specjalną bramę, przynajmniej na razie, bo później będzie troszkę inaczej. I no co, tutaj tu macie mój zamek, tak to wygląda, tak jestem środkiem. Tutaj, to są wszystkie moje budynki. Nie będę na razie wam mówić, o co chodzi. No tak jak widzicie, tutaj coś się dzieje, tak? Oni trenują i za 19 godzin, tak, na przykład tutaj stajnia mi da 1700 nowych rycerzy. Jest to bardzo grindowa gra, ale też bardzo przyjemna i bardzo taka, która powoduje przynajmniej u mnie dużą satysfakcję, więc bardzo przyjemnie mi się w to gra. Gra polega na po prostu zbieraniu surowców. Tutaj macie różne surowce, które można sobie zbierać. Tutaj właśnie ktoś sobie zbiera, kolega nasz tutaj z sojuszu, są różne sojusze, jest bardzo ważne, do jakiego sojuszu dołączacie, na przykład mój sojusz tutaj, w którym ja jestem, jest to sojusz francuski, z naszego królestwa jest to najlepszy sojusz, zaraz wam zresztą pokażę, wejdziemy sobie w nasz sojusz, tutaj mamy nasz sojusz, Spartan Empire, tak się nazywamy, no i kurczę, jest hardkorowo, nie? Francuski międzynarodowy sojusz, wygramy KVK, chcemy wojowników, rekrutacja, tutaj macie, kto rekrutuje, kto się zajmuje wojną, kto się zajmuje tym, kto się zajmuje tamtym, czy tam bitwą, przepraszam. No i tak, i tak, i tak. I tutaj mamy różne dzienniki sojuszu, różne bajery rowery, kto co robił, kto co tam, gdzie tam zrobił, nie? I tutaj mamy, kto jest w sojuszu i tak dalej, i tak dalej. Ja w tej chwili mam rangę trzecią, także całkiem nieźle. Mam nadzieję, że mnie nie zniżyli. Jestem gdzieś tutaj. No jest dużo lepszych, sporo graczy ode mnie, wiadomo. Zawsze jest ktoś lepszy. To jest tak, jak wiecie, w normalnym życiu. Natomiast tak jak mówię, dajcie znać, czy chcielibyście więcej filmów zobaczyć z tego. No tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy w trzecim KVK. Zaczynając grę, będziecie musieli sobie wybrać cywilizację. Zrobię shortcut i wam powiem, którą cywilizację ja bym wybrał, jakbym mógł zaczynać z powrotem. Wybierzcie sobie, kochani, Chiny. Moim zdaniem, okej? Później po osiągnięciu ratusza na poziomie 8 będziecie mogli sobie to zmienić, ale zauważcie, że tu dostajecie naprawdę piękne rzeczy, więc wybierzcie Chiny, dostajecie tego dziadka, on się nazywa Sanzi i on wymiata. Ja gram Sanzi nawet do dzisiaj. Już 8 miesięcy po tym, jak zacząłem grać w tą grę, więc uważam, że warto. Później, w późniejszym etapie bym sobie zmienił na przykład na Niemcy, a potem jeszcze bym zmienił na Francję, tak jak teraz ja zmieniłem. Natomiast ja zacząłem grać Rzymem, nie jest do końca to jakaś zła cywilizacja, tu wam wszystko piszę, tu macie napisane, przepraszam, wszystko to, co dostajecie jakby w buffach, w perkach, że macie Rzym, na przykład tutaj zwiększa obronę piechoty o 5%, szybkość marszu oddziałów o 5% oraz szybkość zbioru żywności o 10%, więc to jest spoko i dostajecie tutaj tego legionistę takiego, Scypion afrykański, on nie jest dobry, od razu wam mówię, do jakiejś walki i tak dalej, nie jest jakiś super dowódca, na początku tak, okej, gdzieś tam na samym początku gry, natomiast jeśli chodzi o Chiny, no to ten gościu miażdży czaszkę i on jest piękny. Polecałbym od razu, żebyście sobie się sfokusowali na tym, żeby go zmaksować jak tylko możecie. Ale zajmiemy się też, jakie tam właśnie różne rzeczy do tego są nakładane, ale uwierzcie mi, jeżeli to jest pierwszy film, który oglądacie właśnie pierwszy raz, nie graliście w tą grę, zastanawialiście się, czy ją pobrać, czy ją ściągnąć, wybierzcie Sanzi, wybierzcie Chiny, bo tu dostajecie zwiększoną obronę oddziałów i to są wszystkich oddziałów, jakie macie. Są 4 rodzaje oddziałów, zaraz wam wszystko opowiem. Regenerację punktów akcji o 5%, to jest tak, na początku gry, i szybkość budowy o 5%. To jest niesamowite. Będziemy rozmawiali o tym, co macie robić w grze, jak budować i tak dalej, kiedy zaczynać budowę, kiedy robić budowę, kiedy działać i tak dalej. W momencie, gdy będą się działy różne eventy, w grze cały czas są eventy i na przykład jak sobie tutaj pójdziemy, o proszę bardzo, dziękuję, to tu mamy kalendarz i on nam mówi, co będzie się działo. Ale ja już wiem, że na przykład to, na co bardzo czekam, za 6 dni będzie i 6 godzin, najsilniejszy zarządca i to się mniej więcej co 2 tygodnie jest takie wydarzenie. Tam są
piękne nagrody, tylko że po prostu w niektórych królestwach, na przykład w naszym, jest, będziemy o tym rozmawiać, bo to nie chcę wam rozmydlić umysłu totalnie was w pierwszym filmie tutaj tego, ale jest to, jest, różne eventy są, piękne rzeczy się dzieją i można piękne nagrody zdobywać. Dużo ludzi będzie wam może mówić, że jest to gra taka typowa pay to win, czyli płać, żeby wygrać. Nie jest to do końca prawdą. Jeżeli chcecie sobie ułatwić życie, przyspieszyć coś i tak dalej, oczywiście możecie to zrobić. Natomiast znam sporo ludzi, większość tutaj, bardzo dużo jest Polaków właśnie na tym królestwie, gdzie ja. Tutaj mamy, proszę bardzo, moją koleżankę Anię, Anna Waleczna. Ona ma jeszcze więcej siły niż ja. Tak jak widzicie, siła prawie 20-30 milionów. Ja mam ledwo siły tam 26, niecałe 27 milionów. Ale tak jak mówię, jest pięknie. Gra jest naprawdę świetna, gra jest wciągająca. Mogę skończyć na komputerze, gram dalej na telefonie. Jak mam na przykład dwa telefony, to mogę robić różne rzeczy z tym wszystkim. Także, kochani, wybierajcie sobie cywilizację Chiny na początek, będziecie mi dziękować później, uwierzcie mi. I dajcie mi znać w komentarzach, czy macie dla mnie jakieś przede wszystkim fajne wskazówki, albo co byście chcieli zobaczyć. Ja mniej więcej mam już ułożony plan, jaki content będę dla was robić, będę to content, konkretnie się będę przygotowywać do tego contentu, żeby wam dawać jakieś wskazówki. Nie jestem jakimś mistrzem w tej grze i nie znam wszystkich pewnie tajników, ale uwierzcie mi, że tak jak tutaj pokażę wam już ile gram, od stycznia tego roku, 2022, prawie już 8 miesięcy gram, więc coś tam się dowiedziałem i gram codziennie, także jest to bardzo ważne. A, jeszcze jedno, jak stworzycie sobie konto, to koniecznie tu przychodzicie, ten VIP klikacie i codziennie musicie kliknąć te skrzynki. One są za darmo, więc dlaczego tego nie zrobić? Ta skrzynka wam daje punkty, które idą do VIP, a w tej skrzynce dostajecie piękne rzeczy. No wy na początku dostajecie rzeczy VIP 0, tak? Czyli dostajecie takie rzeczy, ale w miarę, jak będziecie, okej, tu już dostajecie jakieś rzeźby zaawansowanego dowódcy, no akurat te rzeźby są do niczego, nie? Najważniejsze rzeźby, które wy będziecie potrzebowali, to są rzeźby epickie i rzeźby legendarne, nie? Legendarne są najważniejsze, ale dobra, będziemy o tym gadać innym razem. Kochani, ja się spieszę na wojnę, więc żegnam się z wami. Dzięki wielkie za sprawdzenie tego materiału. I tak jak mówię, wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrypcji, oczywiście z dzwonkiem. Zostawcie coś po sobie, zostawcie łapkę, zostawcie jakieś tam bariery. No i piszcie w komentarzach, czy się wam podoba, czy chcecie. I przede wszystkim, czy macie jakieś nowe wskazówki. Być może się tutaj pojawią jacyś ludzie, którzy już bardzo długo w tą grę grają, dłużej niż ja, i będą mieli jeszcze jakieś tutaj lepsze rzeczy do powiedzenia, do dodania i tak dalej, i tak dalej. Dobra, siemandero!